Lukasz, witaj na kolejnych zajęciach. Witam. Dzisiaj mamy Franka Angelisa en passe, część czwarta, finał. Dokładnie. Zapraszam. Myślę, że do tego miejsca moglibyśmy na razie gdzieś tam popracować i dalej później. Dobrze. Dalej później okay. Gdzieś tam dalej pracować okay. Nad tym. Fajnie. Nie jest to muzyka skomplikowana, jeśli chodzi o interpretację, prawda? Nie jest to jakieś wyszukane dzieło. Jest bardzo efektowne, jeśli chodzi o akordeon. No, podstawą tutaj jest rytmika. I akcenty, prawda? Żeby tak, odnaleźć się i precyzyjnie zagrać. Zaraz sobie zagram od początku. Tak, na początek to chciałem zapytać o jedną oktawę. Czemu grasz oktawę wyżej niż jest zapisane? Od samego początku? Ja mówię, wiesz co, na drugiej stronie, jak jest tremolo. Druga strona tremolo, aha. To od E, co mamy? Ace. Tak. W lewej ręce, czy? Nie, w prawej. Tej zacząłem chyba. Tak. I kończymy na... Poczekaj, muszę aż sobie sam zagrać, bo skupiałem teraz. Jeżeli tu jest...
Tam jest co? To jest tu. To albo tu, nie, tu jest dobrze, to potem grałeś. To potem tak, grałeś, jak tam możliwe, możliwe, tak, tak. A, to już dlatego się nie zgadzało. Czyli idziesz, tak. Idziesz wtedy w górę. Dobra, zaraz do tego dojdziemy. Dobra. No, powinienem chyba tutaj. Nie, właśnie, oktawę wyżej powinieneś. Jeszcze? Okay. Tak, bo jakby konsekwentnie jadąc, jest dokładnie ten sam regester, a ty poszedłeś w dół, a to powinno pójść w górę. Mhm. Prawda? Tak. Dobrze, tak, zaraz do tego dojdziemy. Mhm. I teraz tak, no ta... O. Trochę wolniej. Żeby wszystkie w piano czy nie w piano idealnie się odzywały. Mhm. Spróbujmy sobie od tego. I ja, delikatny akcencik. Tak, teraz tylko słyszę akcentowane dźwięki, a te poza akcentami mi trochę uciekają. Tak, a zejdź z dynamiką, żeby się odzywały. Żeby to co? Drugiego A nie mam. Jest lepiej. Właśnie, i to jest teraz zależność, czy chcę, żeby się odezwały. Czasami nie słychać dźwięku. Zagraj samo prawą. A się nie odzywa. To dolne A. Tak, zagrałem na razie może spokojnie w tempie, bo tam... Zagrajmy sama prawa, ten motyw. Dobrze, a zmniejsz troszkę akcenty, a zadbaj o to A dolne, żeby ono się odzywało. Właśnie. Super. Dołóżmy lewą rękę. Tak, czym będzie to bardziej tajemnicze, tym będzie moim zdaniem ciekawsze, czyli... Zagraj mi lewą ręką, bo ja tak sobie nie poradzę od razu. Raz, dwa, trzy i. Czy... Ten akcencik naprawdę taki mikroakcent. No i teraz od samego początku. Dobre. I właśnie, czyli zadbaj o to, żeby wszystkie akcenty były nieduże, a żeby każdy dźwięk się odezwał. To A jeszcze takie trochę nierozegrane, to dolne. Tak. I taka mikrodynamika w tym, żeby się też tam gdzieś tam pojawiała. Zagrajmy to i pójdziemy do następnego motywu. Akcent. Tak, zastanawiam się na tym.
Taki wychodzi taki mikro łuk też. On dodałby tak akcentu, ale też fajnie by wydobyłby tą melodię, prawda? Bo tak. To jest taka. Co sądzisz o tym? Super. No? Super. On, ale taki, żeby nie przesadzić z tym łukiem, żeby ktoś nie powiedział, tam nie ma łuków. Tak. Właśnie, żeby to był taki zabieg troszeczkę. Tak jakby naturalnie wychodzący. Tak, wychodzi dokładnie tak. Dobra, i teraz jak jest ta końcówka? I na przykład już za tym drugim bym tego nie robił. Podoba mi się to za tym właśnie, za tym pierwszym razem. A potem już... Tu już nie. I znowu. Tak, już krótko same akcenty, tak, więc tak. To jest taki mhm. smaczek do tego. I tak, gramy tak. Następną. Tak, i to jest pierwsza, w której bym tak naprawdę się chciał trochę wtrącić. Mhm. Czy możemy te ósemki, które nie są przedłużone, czyli nie ta świeżna z kropką, czyli te w środku, tak, zagrać tak. Krótko? Gdzie to? Tak, a dołóż do tego lewą, ale w tym wolnym tempie. Tak, a szczególnie mi zależy na tych dwóch pierwszych. Na tych dwóch pierwszych, bo potem grałeś król. Właśnie, czyli te. Dołóżmy lewą ręką, bo to jest fajne. Wiesz dlaczego tak chcę? Lepiej mi się wydobywa ta melodia, ta górna. Tak, tak. A jak dokładałeś ti-ta, to wtedy taka, się robiło takie dodatkowe duma. Coś i zlewało się. Właśnie, dokładnie. I teraz forte. To jest tremolo? Proszę? To jest twoje tremolo? Boże, tremolo. No właśnie. No tak. A to jest tremolo? Takie jasne? Tak. Tak. Aha, aha. A możesz nic nie ściszać do końca? Mogę. Zagrajmy dwa ostatnie takty. I oktawa wyżej. Lukas, oktawa wyżej. Cały czas popełniał ten błąd, dobrze. A grasz na standard basie? Tak. Aha. W sensie nie przełączam w ogóle tego, bo nie ma sensu chyba. Chociażby na pewno by był lepszy ten. No. No dobra, a teraz zagrajmy tak, żeby akcenty, ale po akcencie, żebym jak był napięty.
Czyli tak, bo tak, bo tu jest melodia. To. Bo akordy. Bardzo dobrze. Tak, o to mi chodzi. Pa. Dobrze? Nie. Aha. A nie B? Grasz za każdym razem tam B na końcu? Tak. Tak. Zagrajmy jeszcze raz cały fragment. Tak, okej. Okay. Czyli napięty miech, żeby wszystkie te ósemki tak naprawdę pomiędzy akcentami dobrze wyszły. One są ważne, moim zdaniem ważniejsze niż nawet te takie cioski, które są przeakcentowane. I dalej. I zagrajmy, zacznijmy forte, bo forte zostaje. Nie zejdź za wcześnie, żeby mieć ten cały odcinek do rozpracowania. Słyszysz, że się trzęsie dźwięk w prawej ręce? Słyszę. Właśnie. Warto by było zadbać, żeby... Bardzo, bardzo mnie to irytuje. Nie wiem, gdzie to jest tam ta zmiana. Zagraj mi to bez lewej. Okej, okay, a teraz zagraj to frazowo. Nie szkodzi. Nic się nie stało. Ale już słyszałem frazę, że jest jakiś... Że ona ma jakąś swoją energię, jakąś taką, że gdzieś jest mocna część tej frazy, a potem jest taka jakby wygaszająca. I dołóż lewą rękę teraz do tego. Od razu stąd. Tak. I ważne jest też zakończenie tego dźwięku. Tego, żeby nie było takie... Tylko... Tak, żebyś to tak samo wygasił jak tego, one. No nie zagram to. Żeby było zadbać o początek dźwięku, ale tak samo i koniec. Zagrajmy to jeszcze raz. Właśnie moja ręka. Tak, jak dodajemy lewą rękę, tracimy tą frazowość trochę. Tak. Ale to jest do wyćwiczenia, do zadbania, żeby... Dalej się, nie wiem, skupić, żeby to nie trzęsło, później jeszcze fraza. No właśnie. Tak. Żeby to było gdzieś tam tak z oddali, po prostu jakaś taka melodyjka, gdzieś tam ją słyszysz, ale ona nie jest do końca taka realna. Mgła, no. No i jasne to jest, prawda? Tak. Jedziemy dalej. Potem... Tak, Lukas, zagraj. To. Właśnie. Tak, żeby te nutki pomiędzy akcentami też były, czyli tu jest piana.
To trochę gram za głośno, czyli lżej. A jeszcze ciszej. Chcesz to grać jednym palcem w lewej ręce? Tak. A nie woli, nie woli piąty, trzeci, drugi? Piąty. Trzeci, drugi. Chodzi o to, że ja mam słaby, strasznie piąty palec. Muszę go... Aha, w sensie, a tam, pracuję nad nim cały czas. Czyli... Chyba, że czwarty... A. W którym rzędzie masz D? W pierwszym? Tak. To zagraj czwarty, drugi, pierwszy. Czwarty, drugi, pierwszy? Tak. Tak. Czy niewygodnie? Nie przejdzie. Nie przejdzie. Na razie nie. Okej, okay, no dobra. To, ale moim zdaniem, bo jak będzie w tempie, tarata, tarata, tam, pam, tarata, tarata, jednym palcem to będziesz miał... No może tak. Może tak. Jeżeli tak jest wygodnie, jeżeli to się Trochę tak prowizorycznie i tak... Jeżeli to się ma sprawdzać, no dobrze, zobaczmy. No dobra, i zagrajmy sobie cały ten fragment i dojdziemy do tego momentu, gdzie się zatrzymaliśmy. Tak, a chciałbym taką mikrodynamikę, czyli... Tutaj zostawić na jednym poziomie, a tam, gdzie jest ta sekunda różnicy, to żeby gdzieś to było wyczuwalne. I tu forte, naprawdę. W lewej jesteś oktawę za nisko. Tak. Zagrajmy sobie dźwięki w lewej ręce. Edur to jest. Haegis. Haegis. Mam. To jest Haegis. Grałem cis, dobra. I jeszcze ten ostatni, ten. Cis, di, cis. Tak, czyli jest. Jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego jest... A już wiem dlaczego, wszystko jasne, bo są przecież kasowniki wcześniej. Dobra, czyli jeszcze raz sama lewa? Zagrajmy to, ja? Aha, teraz się zgadza. I dołóżmy prawą. Jak grasz to? Okej. Okay. Tak. I tu by było fajnie, jakby to było zagrane bardzo tako... D? Tak. Czy dis? Nie, dis będzie. No właśnie.
Bo jak masz w lewej dis. Tak, tak, tak. To trochę bolało. Tak. Zagrajmy troszkę wolniej, żeby się zgadzało wszystko. I to, to, to. Tak. Tak, 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 tak. A teraz, a Dawid w tym tempie, że... Żeby to potem było... Ja gram. Pierwszy, trzeci, drugi. Aha, właśnie, okay. Kiedy takie krótkie by było, to by było super idealnie, żeby tak. Nie odchodzić od tej bardzo artykulacji. Właśnie, takie lekkie. Super. Świetnie. Okej. Okay. Dobra. No i jest tam, pam i już jedziemy z tremolandem. To już będzie w tempie, to... Właśnie zastanawiam się, czy powinien być ten akcent, czy nie. Nie ma go chyba. Tararara, nie ma go. Ja tu wymyślam niepotrzebnie. Czyli, to tylko komplikacje niepotrzebne. Czyli można normalnie. Tak. Czyli, ale te akcenty, one są na mocne części, tak, czyli ta da 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 tam, pam, tu jest akcent. Czyli na każdą szóstkę. A teraz twórkami. Czyli ma zawsze na zmianę. Wbrew pozorom, ważne są tutaj palce, żebyś nie musiał przeskakiwać w prawej ręce, czyli... Żeby ci na przykład został F, A, na przykład z F-duru. Nie wiem, co jest dalej. I na przykład ten układ na górze. Zaślizgujesz się tylko... A zagraj górą. Całkiem górą. A pierwszym palcem. A pierwszym. A. I zjeżdżasz tylko na G. O, to jest... I wtedy nie musisz super, się... Super. I w ogóle tutaj nie musisz się niczym się przejmować, że skoczyć czy nie, czy się uda, tak, czy się nie tak, uda. Super. Prawda? Czyli... Super, tak. A, to może jeszcze inaczej można rozwiązać, poczekaj. Do góry bym zagrał. No. Jak masz? Bo już czwartym palcem masz. Góra, właśnie góra. Złap F-dur.
od C. I już masz na czwartym palcu A. Okay. I wtedy jest blisko i trafisz na 100%. Nic się tu nie wydarzy. Okay. Więc te akcenty... Co tam jest w ogóle? Jest trochę co potremolandować. No jest trochę, jeszcze na końcu jest. Też bym grał górą, na przykład zobacz. Zobacz. No, bardziej skomplikowana. A to? A popatrz na to rozwiązanie. Wszystko się daje legato zagrać, tak, i wtedy tak, nie masz problemu, żeby tremolando się utrzymało. Nie wiem, nie widzę nut, nieważne. No dobra, zagramy od tego tremolo. Za długo. Chyba nie te dźwięki do końca. Czyli fi, se, de, w lewej. Tak, tak, czyli... tak, tak. Trzeba skoczyć. To samo. I pis już trzymasz. Tak. Czyli górą, górą. Tylko. Tak. Register? Tu chyba też oktawa niżej. Tak, i tutaj to jest tak jak na początku. To cis żebyś. To cis. Proszę? Tym pierwszym palcem cis. Tak. Teraz mamy do... A to jest klucz basowy dalej. A czemu nie oktawa? Skok oktawy. Tak. Aha. Nie, to jest miejsce, które jest niezrobione jeszcze. No to w lewej jest co grać, prawda? Tam w lewej jest właśnie co grać i jestem teraz w trakcie tego... I potem... No dobra, powiedzmy, że to miejsce mamy za sobą i gramy... I właśnie tutaj trzeba jakieś... Palce? Górą, no, chyba. Zagrać trzeci, czwarty, piąty na górze. Tu pierwszy napis.
Nie, nie, a. Masz pokaż trzeci, czwarty, piąty? Pierwszy? O, tak. A zagraj sobie to krótko. I wtedy możesz to zagrać naprawdę krótko. Oczywiście. Dużo się zmienia tam. To samo, potem... Tak. Tak, i tu jest ten, to jest ten inny rodzaj tremolando, prawda? Nie, grać... Nie, nie, ja bym się tu upierał na te... Nie, będzie za dużo tłuczenia, to jest to. Czyli nie, to tak jak Majkusiak lubi nie, tylko nie, te. Nie, może tak. Będzie inne. Nie, nie, to się przyczepił. Czy ktoś się do tego przyczepił? Bo... za każdym. Tak, tylko niepotrzebny jest ruch do siebie, czyli to jest... On sam wyjdzie. Tak, no trochę. Tak. Dobrze. Tak, tak sobie ten rejestr lżejszy, bo to jest na... Wiadomo, dobra, no to jedziemy to dalej. To się powtarza, prawda? Tak. To się powtarza. Tremolando tylko... się też w jakimś sensie powtarza. Tak. To jest to samo praktycznie. Aha. No i zagrajmy sobie końcówkę tam i od loco, prawda? Oni są tutaj. Zadbaj o tędy. O, teraz słyszę. Jeszcze jeden. Jest za krótko. I o jeden za krótko? Dokładnie. Ta. Czyli tak, w ostatnim takcie. Ostatni tak. Dwa, trzy, cztery. Właśnie, tak. Okej. Okay. No, finał. Ale co, zacząłeś od czwartej w ogóle? Tak. Aha, bo tu jeszcze jest tak. kilka fajnych części. Jeszcze jest trzecia to jest chyba jedyna taka, że tak powiem, nierozczytana. Nierozczytana, że tak powiem. Zaczynam teraz ją rozczytywać. Okay.
Tak, to w kółko się powtarza. To nie, tak. Ta nie jest trudna. Druga jest tremolando. Druga to sam też nie jest jakaś ciężka, tylko po prostu jest cały czas tremolando. A no, pierwsza to już jest taka... Klucz basowy czy joninowy? A nie, ja źle gram, bo to jest, bo tu już jest na trzy. A, to... Tu nie będzie as, a nie c. Coś tam. Tak. Trzeba wytrzymać tremolando. No, to jest... Bo chwilę trwa tutaj. No. No i pierwsza, która jest też podobna trochę do czwartej. Do czwartej, tak. Gdzie jest no to, co? Gdzie jest to no robić? To jest... Ta. Właśnie. To. O właśnie, a to legato jest fajne. Żeby. I te legatka, jakby dało się zrobić, byłoby super. No. Tak, nadają takiego. Wcale nie są wygodne, bo są tak wszystko blisko, tak, prawda? Przed chwilą było. Też było legato. No właśnie, to też jest ta pewna konsekwencja, dokładnie to. Pipam param. Która najtrudniejsza? Chyba, nie? Chyba, nie wiem, tutaj w tej części są jakieś takie różne później... Przygody, nie? Przygody, tak, tu... Tak. Trzeba dobrze palce ułożyć. No, da. A tam jeden moment jest taki. No, tam dużo nie ma tam do roboty w tym utworze w sumie. Tam pim pam, pam pim pam, tam pim pam. Tam. Tak, no dobrze. W lewej ręce skacze, no. Łukasz, dziękuję za dzisiaj. Będziemy sobie dalej pracować nad kolejnymi rzeczami. Tak. To jest moim zdaniem się wyjaśniło wszystko, nie? Tak, tam nie ma żadnych świetnie, super wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.